Spędzam większość swojego czasu na leżeniu w szpitalnym łóżku. Niekiedy przechadzam się korytarzami, aby zabić nudę. Jednak, choćbym nie wiadomo jak bardzo chciał stąd odejść, nie mogę. Po prostu utknąłem w tym przypominającym czyściec budynku. Moim towarzyszem ze szpitalnej sali jest starszy mężczyzna. Siostra powiedziała kiedyś, że ma 95 lat. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest dożyć 80, a co dopiero o prawie wieku. Słyszę, jak krzyczy z bólu. Nie mówi, nawet się nie rusza zbyt często. Czasami tylko krzyczy z bólu. Pewnego razu wezwałem siostrę i zapytałem ją, czy nie można mu jakoś pomóc. Odpowiedziała: ten pacjent podpisał deklarację DNR. Nie resuscytować. Nie możemy nic dla niego zrobić. Kiedy to powiedziała, moja twarz pobladła. Próbowałem sobie wyobrazić, w jakim bólu musi żyć ten mężczyzna. Zaoferowała mi, żebym spędził noc w osobnym pokoju, abym nieco odpoczął od krzyków tamtego pacjenta. Cieszyłem się krótką przerwą. Przez wiele nocy nie mogłem spać, bo krzyki tamtego mężczyzny mnie budziły. Leżałem teraz w nowym łóżku. Jedynym dźwiękiem, który słyszałem, był cichy szum pompy wtłaczającej powoli płyn z kroplówki do moich żył. Wkrótce powoli oddałem się w objęcia snu. Zbudziłem się w środku nocy, słysząc mechaniczny dźwięk. To brzmiało, jakby puste łóżko stojące obok mojego ruszało się samo w górę i w dół. Jestem dorosłym mężczyzną i niełatwo mnie przestraszyć, więc nie przejąłem się tym zbytnio, przyjmując, że po prostu jest coś nie tak z tym łóżkiem. Wezwałem siostrę i powiedziałem jej, co zaszło. Uspokoiła mnie. Rano wraca pan do poprzedniej sali. Proszę spróbować zasnąć. Cóż, w końcu byłem w szpitalu, a tu pacjenci na pewno bywają marudni. Zamknąłem oczy i próbowałem ignorować dźwięki dochodzące z tamtego łóżka. Kiedy obudziłem się rano, wstałem i usiadłem na łóżku. Na zewnątrz padało. Mimo tego powinno być widać słońce, ale go nie było. Wydawało się, że jest zimny wieczór. Zacząłem skakać po kanałach telewizyjnych, mając nadzieję, że coś znajdę, co poprawi mi humor. Telewizor nie działał. Na wszystkich kanałach nie było niczego poza szarym śniegiem. Zacząłem być tym wszystkim zirytowany. Wtedy to cholerne łóżko znowu zaczęło się ruszać. Miałem już dość. Wezwałem siostrę i poprosiłem, aby przeniosła mnie do starej sali. Ta bez żadnego komentarza skinęła głową i popchnęła mnie na wózku do starego pokoju. Ale sala była pusta. Mężczyzny nie było. Wiedziałem, co to oznacza. Odszedł. Dlatego pielęgniarka wydawała się taka chłodna. Mężczyzna umarł i nie było niczego, co mogłaby zrobić. Ona czy ktokolwiek inny. Czułem się paskudnie. Spojrzałem na prześcieradło rozpostarte na jego łóżku. Wciąż dokładnie to samo co wczoraj i próbowałem powstrzymać się od wymiotów. Uczucie żalu i przerażenia zalało całe moje ciało. Kiedy wspiąłem się na swoje łóżko z powrotem, powtarzałem sobie w myślach: tego przecież chciał, prawda? Po kilku chwilach leki zaczęły działać, a ja zacząłem się czuć zmęczony, więc przymknąłem oczy. Ale kiedy to zrobiłem, usłyszałem coś. Coś dziwnie niepokojącego. Usłyszałem cichy gwizd, a po nim jeszcze cichszy, mrożący krew w żyłach śmiech. Momentalnie otworzyłem oczy i rozejrzałem się po sali. Nie dostrzegłem niczego dziwnego, tylko puste łóżko koło mojego. Przymknąłem oczy jeszcze raz, będąc pewnym, że to mój zmęczony umysł chce się zabawić moim kosztem. To, co usłyszałem tym razem, przeraziło mnie do szpiku kości. Stary, zmęczony, nieco rozbawiony głos wyszeptał mi do ucha: nigdy nie dadzą ci odejść. A potem przeistoczył się w chory, głośny chichot. Wtedy łóżko koło mnie, to samo, na którym leżał już martwy mężczyzna, zaczęło poruszać się w górę i w dół, jak tamto w moim poprzednim pokoju. Pomyślałem, że chyba świruję. Włączyłem telewizor. Znowu to samo, tylko szum i śnieg, ale z głośników telewizora wydobywał się ten sam przerażający chichot. Wyłączyłem go,
Rzuciłem pilota w kąt i wezwałem siostrę, domagając się wyjaśnień. Złapałem przycisk do wezwania pielęgniarki i wcisnąłem go, ale to cholerstwo poraziło mnie prądem. To było tak, jakby ten staruch bawił się mną. Zacząłem wołać o pomoc. Żadnej odpowiedzi. Zgasły światła. Krzyknąłem znowu, ponownie bez rezultatu. Łóżko koło mnie znowu zaczęło wydawać te piekielne, robotnicze odgłosy. Byłem cholernie przerażony. Nie wierzę w to całe paranormalne gówno, ale jak mam to do cholery wyjaśnić? Jeszcze raz spróbowałem użyć przycisku. Tym razem zadziałało. Łóżko koło mnie przestało się ruszać, a światła znowu się zapaliły. Z ulgą poprawiłem się na łóżku. Czułem się ciężki od stresu, którego przeżyłem. Leżałem tak przez jakąś godzinę, czekając. Nie mogłem się doczekać, aż będę mógł komukolwiek opowiedzieć o tym, co mnie spotkało. Choćby tej dziwacznej pielęgniarce. Później, gdy nagle zapaliła się lampka nad wyjściem do sali, siostra wtoczyła do niego nowego pacjenta na wózku, kierując się ku łóżku koło mojego. Próbowałem się odezwać, poruszyć się. Starałem się z całych sił, każda komórka mnie tego chciała. Ktoś musiał powiedzieć temu człowiekowi, że coś jest nie tak z tą salą. Nie mogłem się ruszyć. Moje ciało było bezużyteczne. Znowu usłyszałem ten zły szept w głębi mojego umysłu. Mogłem tylko mrugać powiekami, gdy powiedział: mówiłem ci. Kiedy pielęgniarka podłączyła wszystkie niezbędne rurki i kable do nowego pacjenta i objaśniła mu kilka zasad, powoli zaczęła się oddalać w kierunku drzwi. Nowy zapytał, kim jestem. Pielęgniarka odwróciła głowę ku mojemu łóżku i z maniakalnym, chorym uśmiechem powiedziała: to jest pan Fresher. Odmówił leczenia i podpisał deklarację DNR. Nie możemy nic dla niego zrobić.